Witajcie kochani na kanale Mona Art. Dzisiaj chciałabym wam coś jeszcze pokazać, bo pokazywałam wam hol zakupowy z Craft Party, ale nie wspomniałam o wymiance tytkowej w ogóle. Ja też oczywiście brałam w niej udział, zrobiłam tytkę, jak ktoś chce to może zobaczyć ją tylko zdjęcie na Facebooku. No wiecie, ona tak naprawdę trochę gasła przy tych wszystkich tytkach, bo te tytki były naprawdę ozdobione i wiecie, ja tak starałam się zrobić, no bo płaska, żeby nie była odstająca, żeby się to nie zniszczyło. A te tytki po prostu były tak zdobne i w większości były jednak w kolorach takich, wiecie, przewodnich, czyli tych pomarańczach. A ja po prostu zrobiłam sobie fioletową, bo mi się taka podobała. Bo tak naprawdę nie było musu tego, żeby robić w pomarańczowym kolorze. No ale większość była i były ogromne i tak dalej. Ja zrobiłam oczywiście czekoladownik i tam wrzuciłam jakieś drobnostkę dosłownie jakąś. No i wiecie, o 13 godzinie jest zawsze to ten czas, kiedy możemy odbierać swoje tytki, które my otrzymujemy. I akurat tak w zeszłym roku to przegapiłam, gdzieś sobie tam poszłam i nagle się okazało, że po prostu podchodziłam i brałam, a w zasadzie już nie było jakoś tam więcej osób. A w tym momencie, w tym razem trafiłam po prostu, że wszystkie osoby w tym korytarzu się tam, chciałam powiedzieć, gniotły, nie? Ale że taki tłum osób po prostu czekał na swoje torebki i była naprawdę taka spektakularna wymiana, kiedy wszystkie zostały tam, wiecie, dziewczyny przynosiły, każdemu wydawały, dawało się karteczkę, dostawało się torebeczkę. I jak przyszła kolej na mnie, to koleżanka miała dwie w ręku i jakoś tak wzięłam tą, która mi się chyba bardziej podobała. Chociaż no nie zastanawiałam się, tak jakby mi dała tam jedną, to bym ją tak po prostu wzięła, tak? Ale że miała dwie i tak jakby mogłam sobie z tej czy z tej wybrać. I wzięłam po prostu torebkę, która jest no cudna. Że tak powiem, kopara mi opadła. Spójrzcie na samą torebkę, nie wiem czy wy ją tutaj całą widzicie. Bokiem wam pokażę. To jest w ogóle torebka. Przez pierwszy moment myślałam, że to jest w ogóle bermata, chociaż dalej nie jestem pewna, czy przypadkiem nie jest. I moją tytkę zrobiła Margaret. Ta Margaret, której są kolekcje papierów. Ja jeszcze żadnych nie mam, ale ona jest właśnie stworzona z tych papierów. Nie wiem nawet, czy Margaret to jest Małgorzata. Ale tak mi się wydaje. I spójrzcie, ona jest piękna. Nie wiem jaka to jest kolekcja, muszę sprawdzić. Ale jest to zrobiona kartka taka, wiecie, świąteczna, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak mi to wygląda na świąteczną. For you. I oczywiście jest mnóstwo tekturek. No bo wiecie, no Margaret to papiery i tekturki. I zobaczcie, wszystkie kwiatki są papierowe. Te kwiatki to są na bank, te kwiatki, wiecie, zwijane z kolekcji. I tak samo te maluszki tutaj. One są piękne. Pierwszy raz w ogóle mam styczność z tą kolekcją. Tu jest taka papierowa wstążka. A wiecie co? Myślałam wcześniej, że to jest po prostu vintage'owa wstążka. Teraz dopiero jej tak... No i ona jest papierowa. Super, wiecie co mi się podoba? Te świecidełka. Nie wiem, co to jest w zasadzie. To jest takie konfetti, wiecie. Nie wiem, czy to są jakieś akszonowe, czy to takie, że one są na kleju, po prostu przyklejone na płasko. I naprawdę odjechanie to wygląda. Tu jest jakiś badzik. Nie wiem, czy Margaret ma też badziki, czy po prostu... tutaj jest taki gdzieś z jakichś innych kolekcji. Muszę się dowiedzieć, wiecie? I fantastyczne tutaj są pobrokacone, to jest wyembosowane na pewno. Liście. W ogóle świetne te tekturki są. Tu jest zegar, zobaczcie. I na nim są wskazówki. Piękna jest. Spójrzcie. Tutaj nie ma żadnej etykietki, więc myślałam, że to jest, że nie ma... nie ma, w sensie nie będzie nigdzie napisane od kogo. Nie mam tu w środku tej kartki, którą... Znaczy kartki, to miał być czekoladownik. Tu mam coś jeszcze, ale to zaraz wam pokażę. To miał być czekoladownik, ale spójrzcie. Ta torebka jest taki właśnie jakby... bermaty, ale ona w środku jest częściowo wyklejona, częściowo jest taka ślizga. Bardzo fajne, nie widziałam nigdy takich torebek. Super mi się podobało, ale to co wam teraz pokażę to jest czat. Miał być czekoladownik. No i oczywiście wyjmuję pudełko kwadratowe, nie jest typowym czekoladownikiem. I mówię, matko bosko, co to jest? Mówię, kartka, ale ciężkie bardzo. Mówię, co to jest? A spójrzcie, tu są właśnie te tekturki. I tu również są na klej przyklejone te drobinki takie.
Bardzo fajnie to on wygląda. Jest mega shaker, ale widzicie, taki głęboki. I są takie srebrno, ale takie srebrno-złote, takie kuleczki. Radości czas. Jest napis w środku. Fajna rameczka tekturkowa. Tutaj właśnie te ornamenty wszystkie i mega te kwiaty są. O, widzicie, może mnie to zmyliło to, że ta wstążeczka jest taką tą vintage'ową, a ta jest tylko ta papierowa. Dlatego cały czas myślałam, że ta na torebce też. I tu są kwiaty. No ten jest mega. Nie wiem właśnie, czy to jest kwiat też taki, który był do wycięcia z kolekcji, ale jest to bardzo prawdopodobne. Super w ogóle pomyślane. Pręciki wystają w ogóle nie ze środka, a tutaj pod tą częścią tutaj, wiecie, pod pierwszą warstwą i właśnie te róże. No super to wygląda. Czerwień, mimo że taka, wiecie, trochę niejednoznaczna w tej kolekcji tutaj, w tym zestawieniu. Dlatego może mi się to skojarzyło trochę tak, wiecie, świątecznie, nie wiem dlaczego. Ale jest boskie. I tutaj również jest taki badzik. Piękny to jest. Dobra, i to pudełko jest ciężkie, dlatego że, znaczy, tu jest jeszcze taka jakaś kwadratowa tektureczka z jakimiś okienkami. Nie, to w ogóle jest jakieś okienko albo drzwi. I tutaj po prostu jest, dziękuję, że jesteś. To jest po prostu ta część, wiecie, od tego shakera, ten tył. Też fajnie ozdobione. I wewnątrz jest czekolada, tak jak miało być. Tylko to się tak ciężkie wydaje, ponieważ ta czekolada jest całkiem spora. Bo to jest, wiecie, takie 15 na 15 cm. Nie będę jej wyjmowała, ale na pewno będzie pyszna. Co tu pisze? Kolekcja czekoladek z orzechami. No i w fantastycznej kolekcji papierów. Dobra, i tutaj znowu mamy napis for you. I te właśnie elementy przyklejone. No super to jest. Muszę, że tak powiem, ten pomysł zaczerpnąć z tej pracy. Zainspirować się i tak bardzo, bardzo. Tu również są poprzyklejane te... Boże, jak to się nazywa? Nie kuleczki koraliki, tylko to są mikrokulki. O. I napisy, które również są w kolekcji. Ale one są właśnie jakieś takie grubaśne. To są chyba takie tekturkowe. Albo to było naklejone na tekturce i wycięte, albo same napisy są napisami tekturkowymi. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Ale powiem wam szczerze, że wow! A, widzę, te świecidełka zaczynają tutaj troszkę odpadać. Powiem szczerze, że jestem zachwycona. I właśnie mnie to zdziwiło, że to pudełko jest tak ciężkie. Nie wiedziałam, co to jest właściwie. Mówię, co to jest za czekolada? Mówię, jak kamień taka ciężka. Naprawdę piękne. Piękna kolekcja papierów. Widziałam, w ogóle tak jakoś nie wpadła mi w oczy, żeby kolekcja Margaret gdzieś była tam sprzedawana. Ale musiała być, ponieważ widziałam, Asia Szulik i dziewczyny miały te kolekcje właśnie takie niebieściutkie, chyba te najnowsze. No i powiem szczerze, że to już było sama końcówka i nawet już nie próbowałam iść i szukać, bo pewnie nawet by jej już nie było. No i oczywiście, no Margaret jest tutaj podpisane, bo tam nie było na torebce, ale tutaj już jest. I również tutaj jest etykietka i dostałam taki gratisik. Znaczy gratisik, co ja gadam za głupoty? Taki prezencik. Się z tymi gratisikami. Tych paczek się nie dostaje, to potem się o gratisikach tylko myśli. Fajne tekturki. Będzie z czego działać i tworzyć pracę. Tu są tekturki z napisami. Jesteś moim szczęściem, szczęście jest tam, gdzie miłość. No takie bardzo fajne teksty. Tutaj mam ornamenty takie, wiecie. Super. Tutaj są niedźwiedzie. Misie polarne takie trochę mi się kojarzą. Co prawda to jest misia, to każdy miś. Tu nie widać, czy on jest polarny, czy nie. Okna. I tutaj chyba to można zrobić jakieś takie, wiecie, trójwymiarowo trochę, bo są takie elementy. Muszę pomyśleć. I tu również taki ornamencik. Także fantastyczna tytka. Jestem zachwycona po prostu. Chociaż wszystkie pewnie prace były piękne, bo wiecie, ja akurat widziałam tylko własną. No ale na pewno już niedługo gdzieś na YouTubie będzie można albo na jakichś kanałach zobaczyć i zakupy dziewczyn i właśnie tytki, które otrzymały. Oprócz tego, a jeszcze. Oprócz tytki też nie wspomniałam, że na zlocie, bo to powinnam w ogóle w holu tym moim zakupowym zlotowym wam pokazać. Otrzymałam te ciaki.
Ten jest od Alicji, którą spotkałam, Wajt. Tutaj kanał również na YouTubie możecie śledzić. Tutaj jest od Gosi Kamińskiej. I tutaj jest Kropki Kwiatki, sklep z rękodziełem. To jest na pewno od koleżanki, bodajże z Torunia jakiejś, z którymi rozmawiałam, ale nie jestem już teraz pewna. I byłam też na Make and Take w Stonogach i tworzyliśmy taki tag z odlewem. Tym razem jest tutaj odlew gipsowy, który najpierw malowaliśmy patyną. Znaczy on był malowany na czarno już, dżesem. Potem nosiliśmy patynę i złoty wosk. Całkiem fajne. Patyna, zawsze myślałam, że to patyna, żeby był efekt patyny, że to trzeba użyć dwóch, trzech rodzajów jakiejś takiej właśnie farby, odcieni, żeby powstał ten jeden konkretny efekt. A się okazuje, że to nie o to chodzi właściwie. No ale cóż. Dobra, to wszystko. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa.